Kochani Państwo, z wielką przyjemnością w Szlagierowym Studiu witam Beatkę Michalską. Cześć, witam Beatko. Cię, Geno. Dobry wieczór Państwu. Po takim powitaniu od razu pytanie, no gdzie Twoja gitara, Beatko? Wiesz, Geno, moja gitara zawsze jest w moim sercu. O, i pięknie, i tak ją zachowaj. Kochani Państwo, Beatka, już zdradzę, uchylę rąbka tajemnicy, przygotowuje swoją nową płytę, tak? Dokładnie. I tak od razu, jak to się mówi u nas, ze szlagierowej rury, jesteś dobrze przygotowana do tej płyty, a jeśli tak, to jak wyglądają te przygotowania szlagierowe do nagrań? Ja myślę, że do płyty jestem już prawie gotowa, a przygotowania to jest masa lekcji śpiewu, masa lekcji gitary, wymyślanie jakiejś koncepcji. Aha. Bardzo, bardzo dużo rzeczy różnych się dzieje. A na czym polegają te koncepcje? W sensie... No, w sensie, jak ma to wyglądać, o czym będzie mówiła dana piosenka. Aha. A myślisz też o choreografii, w sensie... Zawsze. Już koncertowo. Tak, już koncertowo, to już tak, myślę o choreografii powoli, aczkolwiek na razie skupiam się na tematyce, czyli na samej płycie. Na samej płycie. Okładka płyty przygotowana, w sensie twojego zdjęcia? To też już powoli zaczynam o tym myśleć. Myślę, że nawet może coś przygotuję, jakiś projekt płyty, także... Czyli przy okazji projektantka. Tak. No świetnie. Masz jakiś taki wyjątkowy pomysł na siebie, którym możesz zaskoczyć? No mam, ale niestety nie będę go zdradzać, bo to jakby nie byłaby niespodzianka. Wobec tego zostawmy to, proszę Państwa, w wielkiej tajemnicy, ale nie jest tajemnicą ani dla Beatki, ani dla Państwa, że 26 maja, Beatko, w Chorzowskim Centrum Kultury wielki koncert, czyli Dzień Matki. Mamy, szlagierowy Dzień Mamy. Będziesz? Oczywiście, z największą przyjemnością. No to super. A jeśli tak, no to powiedz nam, przygotowujesz coś nowego, wyjątkowego na ten tak, koncert? Tak, na tym koncercie będzie moja premiera mojej nowej piosenki. No ale oczywiście zdradzać nic nie będę. Poczekamy do koncertu. Proszę Państwa, szykuje się duża niespodzianka ze strony Beaty Michalskiej na koncercie podczas Dnia Matki. 26 maja, przypomnę, w Chorzowskim Centrum Kultury. Oj, będzie się działo. Będzie. Beatko, powiedz mi, wiesz, czy pamiętasz Dzień Mamy? Mówimy o tym właśnie teraz, bo już z myślą o koncercie. Czy pamiętasz ze strony swojej mamy? Bo w życiu, wiesz, mama jest, jak mówią wszyscy moi rozmówcy, jak mówi samo życie, jest najważniejszą osobą, tak? Dokładnie. U ciebie jest podobnie. I jeśli cię mogę zapytać, jakaś rada, którą twoja mama udzieliła ci, a którą pamiętasz do dzisiaj i będziesz zapewne pamiętała przez całe życie? Tak, to jest taka złota rada, którą zawsze mam w sercu i w myślach. Mianowicie brzmi ona: niczego się nigdy nie bój, zawsze sobie poradzisz. Ja już to zapamiętałem, Państwu polecam również zapamiętać, bo to jest szlagierowa rada, proszę Państwa. Rada mamy Beatki Michalskiej. Jak mamusia ma na imię? Jolka. Pani Jolu, bardzo serdecznie i szlagierowo Panią pozdrawiamy. Córa świetnie gra i śpiewa. Moja mama ma okazję to słyszeć co wieczór. Ale przypomnieć zawsze warto mamie. Beatko, a ulubiona piosenka twojej mamy? Gdybym zapytał tak. Moja mama ma generalnie szeroką gamę swoich ulubionych piosenek, tak? Ale myślę, że taką i ulubioną, najlepszą piosenką jest moja piosenka, bo w sercach naszych gra. No i wszystko gra, proszę Państwa. Rozmawiałem dzisiaj z uśmiechniętą, rozśpiewaną, kochającą swoją mamę, Beatką Michalską. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Dziękuję. I Twojej mamusi także. Przypomnę jeszcze, Beatko, że 26 maja spotkamy się w Chorzowskim Centrum Kultury, gdzie również Beatka wystąpi. Będzie to szlagierowy Dzień Mamy. Przypomnę także, że 29 maja koncert w Ostrzeszowie, gdzie Beata Michalska będzie razem z Państwem. Dziękuję. Dziękuję bardzo.